Cześć, witajcie. Kolejny ogród w sezonie 7 moich podróży w projekcie Busem przez Polskie Ogrody. Tym razem gościmy w okolicach Karpacza u Ryszarda, Joanny, gospodarze ogrodu. Witajcie serdecznie i dziękuję za zaproszenie. I Aldona, twórca tego, tego miejsca, również Ci dziękuję za to, że nas tutaj skomunikowałaś i możemy się spotkać. Proszę powiedzcie w skrócie, jaki ten ogród jest, mniej więcej o tych założeniach tego miejsca, a później ruszymy na spacer. Ogród był zakładany 3 lata temu. Jest dość duży, ile on ma? No w sumie to jest około 3000 metrów kwadratowych. Tak, także jest duży. Jest spora architektura tutaj ogrodowa. W ogrodzie jest warzywnik, jest szklarnia. Mamy takie miejsce wypoczynkowe razem z paleniskiem i z grillem. Na górze są takie duże donice, które też zaraz pokażemy. I można tam posiedzieć, wypocząć. Tutaj też jest bardzo dużo skarp, także są takie nasypy skarpowe, na których są bardzo kolorowe rośliny. Jakby nie było w terenie górskim jest. Tak, dokładnie, więc zazwyczaj prawie zawsze mamy rośliny, mamy ogrody ze skarpami. I ogród zachwyca kolorami od wiosny do jesieni, jest on kolorowy, jest bardzo dużo krzewów, wiele bylin, wiele traw, wiele drzew. No i zaraz się przejdziemy, to też pokażemy resztę. Bo chyba takie założenia były, architektura budynku jest nowoczesna, więc ten ogród tak jakby, żeby był spójny, komponował się z tym budynkiem. Natomiast mimo wszystko poszliście trochę w taką naturę. No zależało nam na tym, żeby było kolorowo i żeby nie było nudno. Mhm. Niektóre nowoczesne budynki i nowoczesne ogrody są budowane w ten sposób, że jest ta roślinność jednorodna, a dla nas się wydawało, że to będzie jednak za mało, za bardzo nudne i chcieliśmy czegoś kolorowego, zwłaszcza Asia tutaj widziała dużo kolorów i dużo różnych roślin. Cały czas sadzam różne tak, kolory. Tak, Asia cały czas sadzi, cały czas, codziennie w tym ogrodzie robi. No i fajne jest też to, co powiedzieliście, że jakby poza tą częścią taką ozdobną, rekreacyjną jest jednak wydzielona część taka użytkowa i tam też no, możecie się realizować. Tak, więc to jest warzywnik. Tak, i szklarnia. No i szklarnia. I winnica. I winnica. Szklarnia, ale tak bardziej z potrzeby nam wyszła, bo jednak swoje warzywka, zwłaszcza pomidory, no najlepiej w szklarni. No ze względu na klimat, który tutaj panuje, że jednak nie sprzyja takim owocom, jak są pomidory czy papryka. I ze względu na szklarnię, później na winnicę powstała piwniczka, bo Asia lubi robić przetwory. No i też tutaj macie taką bardzo ciekawą piwniczkę ogrodową, którą również pokażemy. Tym bardziej, że ten dom nie ma ani strychu, ani piwnicy i dlatego też była... Jest to potrzebne. Jest to potrzebne, a dom jest bardzo ciepły. Widzimy, no niestety nie było gdzie trzymać pistoletu. No dobra, to tyle mamy chyba tytułem wstępu. Zaprosimy na spacer, pokażemy te najważniejsze elementy i mam nadzieję, że tradycyjnie coś ciekawego podpatrzycie i przeniesiecie do swoich ogrodów. Ruszamy? Ruszamy. Jasne. Zapraszam. Więc jesteśmy w przedogródku, tak można powiedzieć. Z nami tym razem Aldona i... Ogrody Gabrioły. Tak, właśnie. Tak jak powiedzieliśmy, wykonawca tego ogrodu. Aldona, proszę, powiedz, jakie założenia, gdzie jesteśmy i... Na początku, jak tutaj zaczęliśmy budowę tego ogrodu, nie było w ogóle skarpy. Była tak delikatnie ścięta i tutaj stworzyliśmy na tarasie taką dużą donicę, zobaczcie. Chodźmy może. Tak, możemy się przejść, aczkolwiek chodźmy tędy, bo tutaj jest tak fajnie, ciekawie. Ona jest taka fioletowa. Mamy goździki, mamy alstremerię, mamy tutaj lawendy, mamy żurawki, bardzo dużo odmian, klony, miskanty chińskie, prawda? Zobaczcie, jaka ogromna żurawka. Judaszowiec, nawet są dwa. Mamy rododendrony, także jest ciekawie. Oczywiście ogród jest cały zautomatyzowany, jest nawodnienie. I tutaj mamy
pole z wrzosów, ale prawdopodobnie będziemy się go pozbywać, ponieważ tutaj ta woda spływa. Jest tutaj dość taki przepuszczalny teren, ale gdzieś tam nam woda stoi. Tutaj mamy rozplenicę japońskiej i z rozplenic wychodzi perowska, która już za niedługo będzie kwitła. Dalej bambus, tam niestety magnolia nam padła. O, i zobaczcie, tutaj mamy rudaszowca, ale już te liście ma fioletowe, prawda? Aldona, zanim jeszcze przejdziemy dalej, powiedz dwa słowa, bo tak, odkryty taki horyzont, jesteśmy trochę na takim skraju miejscowości, tak można powiedzieć. I powiedz, czy próbowaliście się jakoś dowiązać do tego krajobrazu, skąd taki pomysł akurat na... Tak, zawsze dowiązujemy się do krajobrazu, który panuje tutaj. Jest wiele skarb, zawsze w każdym ogrodzie praktycznie mamy skarpy. Pokażemy je. Tak, ogrody robimy, staramy się robić, zależy jeszcze od klienta oczywiście, ale staramy się robić naturalistyczne, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy bardzo dużo drzew, mamy łąki, mamy góry, więc nie robimy takich eleganckich ogrodów z bonsajem i kamyczkiem, prawda? Mhm. Tylko raczej robimy takie nasadzenia, łąki kwietne, jakieś ostnice, które są zwiewne, trawy zwiewne, prawda? Tutaj akurat jest ogród kolorowy, który kwitnie od wiosny do jesieni, zawsze się coś dzieje. O, i tutaj mamy miskanty olbrzymie. Trochę nam oczywiście, jak zawsze, przeszkadza aura, tym razem jest pochmurno, wiatr, ale mam nadzieję, że to aż tak bardzo nie przeszkodzi. Aldona, jesteśmy na dole teraz tej skarpy, z tyłu ten budynek, o którym mówiliśmy, że dowiązywaliście się do tego nowoczesnego charakteru, więc takie połączenie ogrodu. Takie połączenie, dokładnie, bo to nie jest ogród stricte naturalistyczny, no bo wiadomo, mamy tutaj nowoczesny dom, nowoczesne tutaj taki strefę wypoczynkową można zobaczyć, i jest tutaj taka mieszanka. I więc tutaj próbowaliśmy się tak wpasować tymi roślinami, które rzeczywiście można wpasować praktycznie w każdy ogród, prawda? I poza tym też pomysł był taki, żeby jednak o każdej porze roku coś ciekawego się tutaj działo. To mi zdradziłaś wcześniej, więc na pewno to jest cenna wskazówka. Powiedz proszę, czy mieliście projekt tego ogrodu, jak to powstawało? Tak, my robimy projekty. Aczkolwiek tutaj bardzo dużo pracowaliśmy, że tak powiem, spontanicznie z klientami, bo był pomysł na razie tylko do nic. Donice powstały, skarpa powstała, a potem jeszcze klienci chcieli dołożyć warzywnik, chcieli dołożyć jakiś sad malutki, winnice, szklarnie, więc to wszystko tak później bez projektu powstawało, ale na początku był taki wstępny projekt. I tak powstało. Powiedz, jak sobie radzicie, bo jednak powierzchnia jest duża, jest to ukształtowanie terenu i jak sobie radzicie właśnie z opanowaniem, z okiełznaniem tego? My działamy bardzo prężnie i sprawnie, bardzo szybko, ponieważ mamy zautomatyzowaną firmę, mamy bardzo dużo sprzętu, zatrudniamy projektanta, żeby było szybciej. No i przede wszystkim pomaga nam w tworzeniu ogrodów Avant i inne maszyny oczywiście, bo ręcznie wiadomo, ciężko zrobić takie duże ogrody. Tutaj akurat pracował Avant 635, bo to były nasze początki. Teraz już mamy nowszy model Avanta i dużo więcej przystawek. Na tym ogrodzie działało 6 przystawek, bo oczywiście Avant to jest maszyna, do której mamy ponad 200 różnych dodatkowych wymiennych tak, przystawek do różnych czynności. Tak, dokładnie. Teraz mamy maszynę kopiącą, która dzięki swojej sprawności kopie nam taki duży ogród, to potrafi zrobić w jeden dzień, potrafi wykopać nam pod nawodnienie wszystkie linie, prawda? Także to bardzo szybko. Wcześniej robiliśmy to maszyną ręczną, więc szło nam wolniej trochę. Oczywiście glebogryzarka separacyjna na takich skarpach, no wiadomo, ręcznie byśmy tego nie stworzyli, więc do Avanta mamy przystawkę, która się właśnie nazywa glebogryzarka separacyjna. Tak, tak. Ona wchodzi na 10 cm w głąb, zbiera też kamienie te mniejsze, mieli to wszystko i wyrównuje.
Potem mamy kratę niwelacyjną, która też równa teren. Mamy wał. Czyli jednym słowem kluczem do jakby urządzenia tego ogrodu, sprawnej pracy, sprzęt i odpowiednie przystawki wymienne. Dokładnie. Jakby nie awans, to byłoby dużo, dużo wolniej. Potrafimy takich ogrodów w roku robimy koło 12, więc to wypada niecały miesiąc, jeden ogród, wpadamy, wypadamy. Tak naprawdę szybko bardzo działamy. No i to właśnie dzięki takim sprzętom dajemy sobie radę. Rozumiem. Chodźmy dalej, Aldona, bo tak, jest jeszcze szereg rzeczy, które chcielibyśmy oczywiście pokazać. Poprosimy zaraz chyba też gospodarzy, żeby zaprezentowali tą część taką, jak ją nazwaliśmy, gospodarczą. Natomiast powiedz jeszcze tak już jakby w podsumowaniu tej twojej części, bo tak, architektura, tak jak widać, dużo tych donic, dużo elementów właśnie betonowych, to też jest jakaś pewnie metoda na urozmaicenie tej przestrzeni. Oczywiście, że tak. Taka architektura ogrodowa w ogrodzie fajnie jakby była, oczywiście nie musi być, ale każdy dodatek, taki jak właśnie donice, czy jakieś palenisko, grill, sauna, warzywnik, szklarnia, piwniczki, winnice, to, albo baseny, to zachęca do spędzania czasu w ogrodzie, bo sam ogród z trawnikiem dookoła tuje, wiadomo, no, jest nudno, nie chce się siedzieć. A tutaj chcę bardzo pochwalić naszych klientów, ponieważ my tylko zrobiliśmy ten ogród i oni cały czas tutaj wszystko pielęgnują. Dobrze, to co? Pójdziemy chyba do tej części gospodarczej. Ja tylko powiem, zobaczcie, nawet mała ławka w ogrodzie, jedna, druga tu jest i trzecia, wystarczy, żeby dodała takiego uroku. Można sobie usiąść, popatrzeć na drzewa, odpocząć, a jak w ogrodzie jest sam trawnik, no to też no... Jest fajnie, ale nie tak ciekawie, ale nie tak jak teraz. Jakby się chciało, dokładnie. Dobra, no to zaraz spotykamy się w tej części gospodarczej. W tamtym roku moi klienci wpadli na pomysł, że właśnie zrobimy taką rabatę, która przedziela strefę wypoczynkową, a tutaj mamy strefę taką pracującą, prawda? Więc mamy tą winnicę, mamy warzywnik i mamy szklarnię. Zobaczcie, jakie piękne przetaczniki, pięciornik, perukowiec, funkie. Liatry, no tutaj jest przepięknie, bardzo kolorowo, dużo się dzieje, prawda? No i tutaj mamy tą strefę, zapraszamy do tej... Aldona, poczekaj na nas, poczekaj. Do strefy tej użytkowej, warzywnej. Tak? A, warzywnej, czyli to co o czym Ryszard mówiłeś. Proszę, powiedzcie nam, co tutaj... No tak, to był pomysł zrobienia szklarni, a to pomysł mojej żony Asi, bo miała taką ochotę i marzenie jej to były uprawa właśnie pomidorów i innych warzyw. Może ona powie, co tam robi. No Asia, mów, co tam robisz? Pomidory akurat, które mamy w szklarni, hodowałam sama od ziarenek. Przytrzymywałam w domu i sadziłam. No tak jak mąż mówił, Ryszard, to było moje marzenie, bo nigdy nie hodowałam pomidorów, ogórków, papryki. To jest nasz drugi rok, w tamtym roku 60 kilo zebrałam pomidorów. Z tej szklarni? Tak, z tej szklarni. I dlatego pomysł był w tym momencie, że musi być piwniczka, bo niestety nie mamy gdzie przytrzymywać naszych przetworów. Przypuszczam, że będziemy się jeszcze rozrastać. Dołożymy na pewno tych donic podwyższony z warzywami, bo widzę, że jest to dla nas za mało. To jest tylko takie na teraz do zjedzenia, ale nie będziemy mogli nic na przetwory zrobić. No, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z pomidorów, bo na razie pięknie rosną, nie ma żadnej choroby. Pszczyca nas tylko troszkę tutaj ogarnęła, ale nie było problemów. Daliśmy sobie naturalnie ją się pozbyć. No dobra, idziemy zobaczyć chyba tą szklarnię. Powiedzcie proszę, czy to jest gotowe rozwiązanie? Skąd też pomysł na tą szklarnię? Pomysł był najpierw na jakąś mniejszą, natomiast w miarę jedzenia apetyt rósł. I na początku miała być ta szklarnia trochę mniejsza, natomiast no, wyszło na to, że jednak potrzebujemy trochę większą, trochę ładniejszą. A i postawiliśmy na coś, co jest architektonicznie podobne do domu. Tak.
Szklarnia przyszła z Danii za pośrednictwem polskiej firmy w częściach, w pudełkach. My składaliśmy ją z każdego elementu, każdej śrubki osobno, jak meble z Ikei. Ale efekt jest taki, jaki jest zamierzony. No to widać. Jesteśmy z niej zadowoleni. My chcemy robić takie ogrody, w których jest pięknie i można odpocząć, ale w którym też można pozbierać dokładnie swoje warzywa i zjeść zdrowo i spędzić w nim ciekawie, przyjemnie, miło czas. Zresztą jest hortiterapia, która właśnie udoskonala zmysły i pomaga w rozluźnieniu w ogrodzie i właśnie to jest nasza pasja i tak chcemy zachęcać naszych klientów do działania w ogrodzie. Powiedz, jest na twojej koszulce logo, w opisie filmu oczywiście zostawimy do was również kontakt, gdyby ktoś był zainteresowany. Powiedz proszę jeszcze, gdzie was można znaleźć w internecie? W internecie działamy na Instagramie Ogrody Gabriełek Majewski. Nie mamy w ogóle czasu, więc jeszcze strona jest w trakcie tworzenia. Także bardziej ten Instagram i oczywiście numer telefonu, cały czas jestem pod telefonem, odbieram non-stoper, cały czas ludzie dzwonią. Rok jest już zajęty, przyszły, ale działamy, mamy też jeszcze czas na projekty, także jest co robić. Rozumiem. Czyli gdyby ktoś, jeszcze wracając do tego ogrodu, coś go tutaj zainteresowało, chciał dopytać, jak to powstało i tak dalej, śmiało można pytać. Na Instagramie można pewnie. Lub tutaj w komentarzu. Oczywiście. Jeszcze jedno ciekawe miejsce, które chcieliśmy wam pokazać, takie uzupełnienie tej strefy właśnie użytkowej, czyli co, winnica. Winnica była zawsze moim marzeniem. Oczywiście to jest taka mini winnica. Tutaj jest około 40 krzaków winogron posadzonych. A część jest deserowa i część jest przerobowa. Natomiast winnica całkowicie jest zrobiona przeze mnie, własnoręcznie, łącznie z tymi podporami, z naciągiem drutu i z sadzeniem. Oczywiście przy sadzeniu pomagała Aldona. Tak do końca, że niezastąpiona. Ale tak to się odbyło. No, winnica była założona w ubiegłym roku z winogron sadzone, które miały już 4-5 lat. I już owocowały w ubiegłym roku część, także mieliśmy małe zbiory, już mogliśmy pokosztować. Natomiast w tym roku ta wegetacja trochę jest gorsza, bo jak wiadomo przymrozki tak zrobiły swoje, ale ładnie odbiły i nawet są pąki, te które poodbijały, to są pąki, na których się pojawiają owoce. Rozumiem. No to mamy tak, mamy winnicę, mamy jeszcze takie małe pole z borówkami. A borówki to też była taka ciekawa historia, bo my od zawsze lubiliśmy te borówki i kiedyś Aldona zaproponowała, że zamiast żywopłotu przy płocie z tamtej strony posadzi nam borówki. I to był dobry pomysł, a apetyt później nam tak urósł na te borówki, a zjadały nam ptaki, że przesadziliśmy i zrobiliśmy takie poletko, które można było nakrywać. Już takie z prawdziwego zdarzenia jako poletko. Ale to też taki jest taki nasz konik, te borówki, bo raz, że ciekawą rzeczą jest je uprawa, a drugie, no to są bardzo smaczne owoce i pożyteczne. Tak, i zdrowe podobno. Zdrowe. Więc musimy, skoro mamy winogrona, mamy borówki, to musimy jeszcze pokazać tą piwniczkę, w której to jest magazynowane. Więc zapraszamy. Zapraszamy do tej słynnej piwniczki. Tutaj mamy ciekawe ledy. To jest zrobiony rysiek z laminatu, taki jak się robi łodzie motorowe. Jachty. No fajnie chłodno tutaj jest. Zobaczcie, wyjątkowe miejsce. Naprawdę, ja pierwszy raz widzę taką piwniczkę. Taki monolit, tak? Gotowa konstrukcja. Dobrze się wyraziłem? Chyba tak. Tak, bo to jest całkowita konstrukcja, która została przywieziona, wykopany został dół, umieszczony w tym dole i zasypany. I to utrzymuje tutaj temperaturę i wilgotność w takiej postaci, żeby była dobra dla przechowywania towarów. Czyli te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy. Są właśnie uprawy mojej żony. To Asia zrobiła własnoręcznie. Tegoroczne kabaczki. Z tej strony jest dżemik z brzoskwini. Tak. Tutaj jest malinka też przez Asię zrobiona. No i oczywiście w następnej części była winnica, to jest też i wina. No, ale to już pokaźny zbiór, znaczy kolekcja tych. To taka jeden z moich ulubionych koników to jest właśnie zbieranie i
Tak, tak, gromadzenie czegoś do popicia. No, czasami się przydaje. Zobaczcie, teraz nas urzekają swoimi pięknymi kwiatami liliowce i one są tutaj posadzone, ponieważ ze skarpy spływa woda i one zatrzymują trochę tej wody, ponieważ właśnie lubią takie stanowiska. No i jeszcze chciałam wspomnieć, że dzięki temu, że mamy tutaj tyle kwiatów, zapraszamy bardzo dużo owadów, jest tutaj wiele pszczół, motyli, mamy tutaj też rośliny miododajne, na przykład budleje, prawda? Tak więc bardzo się cieszę, że powstają takie ogrody, gdzie tych owadów jest dużo. Fajne jest też to, że jakby gospodarze mają też świadomość tego, żeby takie... Oni mają bardzo dużą świadomość i właśnie dlatego też dosadzają te rośliny i chcą czerpać z tego przyjemność i nawet opryski robią ekologiczne. Co polecamy? Oczywiście. Jeszcze chciałam wspomnieć, że cały ten teren, na którym pracujemy, czyli Dolny Śląsk, Karpacz, Szklarska, to jest bardzo ciężki teren, jest tutaj bardzo dużo zwietrzeliny, ogromnych głazów. Czasem musimy wyjmować te ogromne głazy, które mają nawet po 5-10 metrów. Niektórzy nasi klienci biorą takie specjalne firmy, które, jak to się nazywa, rozwalają. Tak, rozkruszają. Rozkruszają. Tak więc praca awantem tutaj jest po prostu bardzo ważna. Zobaczcie, takie skarpy, na których rosną drzewa, są kamienie, zwietrzelina. Po prostu trzeba je bardzo dużo pracy poświęcić, żeby one na nich rosły rośliny, żeby one się trzymały, żeby ta ziemia była urodzajna, prawda? Więc tutaj musi być ta praca awanta czy innej maszyny jest potrzebna, no bo ręcznie wiadomo, tego po prostu nie zrobimy. I poza tym, no właśnie, cały grunt jakby skalisty w zasadzie chyba, tak, bo czy w dużej mierze, no bo jednak góry. Tak, i do tego glina, my mamy bardzo słabą glebę tak naprawdę, wszystko musimy wymieniać. Tym bardziej moje wielkie uznanie dla tego, co tworzycie. Dziękuję za piękny spacer, za to, że podzieliliście się z nami tym ogrodem. Aldona, tobie gratuluję przede wszystkim pomysłu na to zagospodarowanie przestrzeni. Państwu takiego pięknego ogrodu, więc czego można życzyć tobie i Państwu na dalszą jakby drogę ogrodową? Myślę, że żeby te rośliny po prostu pięknie rosły i kwitły. Dokładnie. Ten ogród cały czas się rozwija, bo Asia tutaj non-stop coś dosadza, także staje się coraz bardziej kolorowy. No i tego życzymy właśnie, żeby nie było tych przymrozków, nie było chorób grzybowych. A mi można życzyć rozwoju firmy i żebyśmy robili ciekawe projekty, piękne, bo oczywiście to jest moja największa pasja w życiu. Kocham rośliny, drzewa i przyrodę całą, która nas otacza. No to ja mogę powiedzieć, że jeśli ten ogród był twoim początkiem drogi zawodowej i jest taki... Tak, to... Oby było coraz lepiej. Czyli jesteśmy już jakby, twoja droga zawodowa jest 3 lata powiedzmy do przodu, więc w stosunku do tego ogrodu, no więc wszyscy mogą sobie wyobrazić, jak to wygląda. No to cóż, dziękuję jeszcze raz, mam nadzieję do zobaczenia Aldona też w twoich kolejnych realizacjach, a może też również w tym ogrodzie za jakiś czas, bo ogrody się zmieniają. Za jakiś czas na pewno tak, tutaj się zmieni, bo tak. Ciągle mamy jakieś nowe pomysły. Ale i rośliny rosną. Tak. Więc to się wszystko rozwija. Dobrze, dziękujemy za uwagę. Do widzenia. A my dziękujemy za wizytę. Do widzenia. Bardzo dziękujemy.